W Pieniny pojechaliśmy na 3 dni, głównie po to, żeby sobie odpocząć, ale też żeby zaznać fantastycznych widoków. Przygotowałem się do tego wyjazdu parę dni i znalazłem kilka miejscówek, które są naprawdę bardzo spektakularne i co ciekawe, one są położone z każdej strony Pienińskiego Parku Narodowego. Na stronie Parku Narodowego znalazłem stare informacje, jeżeli chodzi o możliwości lotów. Oczywiście nie można latać, jest to mały park, ale jak się chce, można znaleźć wiele spotów, które leżą właściwie na granicy Parku Narodowego. Starałem się też nie latać nad rezerwatami, bo jest ich tam sporo. Między innymi Wysoka jest na terenie rezerwatu, więc zabrałem ze sobą Mavica 3 i to pomogło mi naprawdę w dużej mierze zrobić te ujęcia, które tutaj zobaczycie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego filmu. Myślę, że dla wielu osób, które odwiedzają południową część naszego kraju, będzie on pomocny. Zaczynajmy zatem. W sumie nam zszedł tutaj prawie cały dzień, jest to około godziny 16 teraz i te szlaki w Pieninach, one się wydają takie niewinne, takie, że dzieci się wybierają z mamusiami, a po chwili są takie podejścia i takie drabiny i lufy, że mówię, kurczę, to się nie dzieje naprawdę, jak na K2 podejścia. Wczoraj mieliśmy na kilometrze chyba z pół kilometra w pionie, to było ostro, cały czas wspinaczka. Ale dzisiaj te partie na wysokiej, a te najwyższe też były konkretne. Też trzeba było się piąć. Polatałem 3 loty, bardzo konkretne. Oczywiście wcześniej jeszcze Maviciem 3 rano. I ta ranna sesja była kapitalna, bo mieliśmy mgłę. Ta mgła powoli tak schodziła w dół. Ja tylko patrzyłem na dron radar, bo nie widziałem nawet, gdzie jestem. Ale można było się przebić. Wisiała sobie spokojnie coraz niżej. Rewelacja. Trochę panoram zrobiłem. Tatry tutaj widać. Z wysokiej było kapitalnie widać Tatry. I ten 7-krotny zoom w Mavicu 3 był rewelacyjny. Dlatego, że mieliśmy bardzo dużą kompresję, jeżeli chodzi o te szczyty tatrzańskie. Głównie słowackie. Ale też właśnie Wysoką było widać rewelacyjnie. Dobrze, powoli się zbieramy. Będziemy przez wąwóz Homole sobie schodzili do parkingu. No, trzeba się trochę przygotować, jeżeli chodzi o loty w Pieninach. Nie wszystkie przepisy są jasne dla wszystkich, mogę tak powiedzieć. Ja akurat używałem też Mavica 3 i tego zoomu. To mi dużo ułatwiło sprawę, ale mimo wszystko sprawdzałem cały czas drony radar, robiłem check-in, patrzyłem sobie na granice Pienińskiego Parku Narodowego, bo one nie są też takie ewidentne. I też patrzyłem, jakie są warunki, jeżeli chodzi o mgłę, oświetlenie, słońce, wysokość, żeby zrobić najciekawsze ujęcia. Oczywiście, gdybym był dłużej, na pewno te ujęcia byłyby o niebo lepsze. Gdybym miał już wtedy, podczas tego wyjazdu, Mavica 3 Pro, też byłoby inaczej, ale mimo wszystko trzeba wykorzystać te możliwości, jakie są. Po każdej stronie te Pieniny były inne, z każdej strony one były zupełnie, miały inne oblicze. I mogę powiedzieć, że ten poranek w schronisku 3 Korony chyba był najciekawszy, chociaż i jezioro Czersztyńskie z dwóch stron, które robiliśmy,
I też Krościenko nad Dunajcem, no mega miejscówka, jeżeli chodzi o pobyt. Czy też od strony Pienin Niskich, czyli Wysoka, Wąwóz Homole, absolutnie petarda. Na co zwróciłbym uwagę? Na pewno tam są też rezerwaty. Starałem się nie latać nad rezerwatami, nie płoszyć zwierząt czy ptaków, szczególnie kiedy mamy okresy lęgowe. Ale jest dużo takich miejsc, gdzie nie będziemy przeszkadzali, tylko trzeba być też oczywiście dyskretnym, trochę odejść, żeby nie latać ludziom nad głową. Da się to zrobić. Ogólnie można świetnie polatać, może nie w samym Parku Narodowym, ale na obrzeżach. I na pewno, jeżeli się dobrze przygotujesz, to przywieziesz stamtąd świetne ujęcia. Jeżeli chodzi o szlaki piesze, na pewno klasyki typu Wysoka przez Wąwóz Homole, na pewno Trzy Korony warto zrobić. Sokolica, rewelacyjna sprawa. I właśnie jeżeli chodzi o loty, to polecam tę wschodnią część Pienin, bo tam widać rewelacyjnie. Dużo ujęć można też kapitalnych zrobić pod światło, jeżeli mamy trochę lepszą matrycę. To był fantastyczny, krótki, ale bardzo treściwy pobyt i mam nadzieję, że te ujęcia przynajmniej częściowo Cię zainspirowały do tego, żeby zabrać ze sobą swojego drona. Jeżeli jeszcze nie latasz, a chcesz zacząć przygodę, skorzystaj z mojego darmowego warsztatu dotyczącego pierwszych kroków, jeżeli chodzi o latanie dronem. Tam znajdziesz zarówno wizję, jak i wybór modelu, jak i ścieżkę rozwojową. Myślę, że warto. Wiele osób skorzystało z tego warsztatu i poszli mocno do przodu, a dron zamiast leżeć w szufladzie lata cały czas i wykonuje świetne ujęcia. Przy okazji chciałem też bardzo serdecznie podziękować pani Małgorzacie Łojewskiej za zaproszenie do ski hotelu w Suchej Dolinie koło Piwnicznej. Mieliśmy okazję właśnie skorzystać z tego zaproszenia. Fantastyczna miejscówka, szczególnie na narty, ale też na wycieczki letnie i przy okazji udało się też w paśmie Beskidu Sądeckiego zaliczyć najwyższy szczyt, czyli Radziejową. Myślę, że mogę zrobić też kolejny vlog. Jeżeli chcecie, to prośba o komentarz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!